Siemka, witam w następnym odcinku. Skończyliśmy ostatnio nad gaźnikiem. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, że rozbiorę gaźnik i ustawię te pływaki, to już zrobiłem. Już go zamontowałem z powrotem. Nie zrobiło to różnicy. Co jeszcze robiłem, będę też tłumaczył, jak to działa mniej więcej, jakie zmiany zrobiłem w gaźniku, tam są takie ustawienia, te śrubki na zewnątrz, ustawia też dawkę paliwa. Wyszło na to, że to ma być, miało być wkręcone, śrubeczki miały, igły miały być wkręcone zamiast wykręcone, jak się zaczyna tunować ten gaźnik cały. A także jest lepiej, on już chodzi. Dalej muszę utrzymać gaz, jak się rozgrzeje mniej więcej silnik, powiedzmy po 3 minutach i mogę ustawić, jest też taka śrubka tam z boku na gaźniku, tutaj ta śrubka, tą śrubką się ustawia obroty jałowe, także mogę go ustawić tak, żeby chodził sam bez trzymania gazu przy 2000 obrotów mniej więcej, no ale on powinien robić przy sobie idlować przy 500-700, no nie? No i to się właśnie nie dzieje. Za mało paliwa wchodzi, żeby przy takich niskich obrotach jest po prostu za mało paliwa. Sytuacja jest lean, nie wiem jak się lean po polsku mówi, jest lean i jest rich. Lean to jest jak jest za mało paliwa, rich jak jest za dużo paliwa. Także chcemy być pomiędzy oczywiście. Także teraz jest, mamy sytuację lean. Także pokażę tam troszkę, co się działo mniej więcej, urywkami, skrótami, jak on chodził. Też zamontowałem maflery. Za głośno było, teraz już jest lepiej, jest dalej głośno, ale jest lepiej. Także to będzie pokazane. I później właśnie pokażę, jak rozkręcam gaźnik. I będę to traktował jako... Pamiętajcie, że on już był właśnie rozkręcany 2 lata temu, cały był przebudowany, wyczyszczony. Teraz właśnie kilka dni temu znowu go rozkręcałem i ustawiałem tylko te pływaki. Także teraz to całe rozbieranie, rozkręcanie będę czyścił dokładnie, będę to traktował tak, jakbym to robił pierwszy raz. Może jednak przez to, że on stał ten no niecały rok w sumie, może coś tam się weszło, może był w paliwie jakiś brud. No nie wiem, coś jest nie tak, także będę ten gaźnik traktował, jakbym to robił pierwszy raz. Jeszcze jest inny problem. Silnik się grzeje za bardzo. Wiatrak się włącza. Ale co się dzieje? Mogą być 2-3 powody w sumie. Też zamontowałem wskaźnik temperatury. Doszło mi ostatnio do 210. No to już jest, no to jest ok, nic tam się nie dzieje, ale to już jest maks normalnej pracy jakby, tak? Już powyżej 210 już było coś nie tak. No jakbym go nie zgasił, no to by się pewnie przegrzał. Także wiatrak się włącza, ale co się dzieje? Temperatura na górze chłodnicy jest o wiele wyższa niż temperatura na dolnej części chłodnicy. Jest 30 stopni Fahrenheita oczywiście różnicy. Temperatura górnego węża i dolnego węża powinna być prawie taka sama, powiedzmy, nie powinno być takiej aż 30 stopni różnicy. Także albo termostat się nie otwiera, albo pompa nie pompuje. Patrzcie, jeszcze jedna uwaga, nowy dolot, nowy housing od termostatu, tutaj ta część. Także powierzchnie powinny być gładziutkie, nowa uszczelka i mówię o tej uszczelce właśnie tutaj i patrzcie, i cieknie kulant. Specjalnie nie dawałem silikonu, no bo po co, jak nowe i gładkie wszystko. No i tak to jest. Tam widać troszkę kulantu. Już wymieniłem tą uszczelkę całą. Jak widać, to jest niebieska uszczelka, ta wcześniejsza była czarna i tutaj widać, dałem silikon z obydwóch stron uszczelki. Już to chodziło na tej uszczelce. Także wyciek jest naprawiony, ale skoro, żeby sprawdzić termostat, no to muszę go znowu wyciągnąć. Jest sposób na sprawdzanie termostatu. Termostat można wrzucić do, zagotować wodę w garnku
i patrzeć, obserwować, czy ta sprężyna się właśnie, czy ten termostat się praktycznie otwiera. Tak można sprawdzić termostat w taki sposób. Powinien się otworzyć przy 180 stopni chyba Fahrenheita, tak z tego co pamiętam. Są różne, można sobie na przykład kupić, zamontować termostat, który się będzie otwierał przy 170 stopni Fahrenheita. Wtedy cały silnik będzie pracował w chłodniejszej troszkę temperaturze. Także na dany moment dwa problemy właśnie. Coś z paliwem i to przegrzewanie się. Termostat nowy, pompa nowa. Jak któryś z tych, to się wnerwia. Chyba, że coś jest z chłodnicą, w którymś miejscu jest zatkana, no ale tak jak, nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ale czyściłem ją, lałem wodę w środku, w każde wejście, tutaj przez korek i tam przez dół. Wszędzie woda wylatywała bez problemu, wyleciało dużo brudu z takiego syfu, no ale ta woda leciała, także przejście na pewno jest. Jak zwykła woda sobie tam przechodziła z węża, no to czemu kulant ma nie przejść? No ale postanowiłem, że najpierw spróbuję obalić ten pierwszy problem. Czemu on nie wchodzi na niskie obroty? Czemu gaśnie? Także bierzemy się do roboty. Siwy dym. Chodzi, bo trzymałem mu na gazie. Puszczam gaz, gaśnie od razu. Ile chodzi? Jakieś 3 minuty? Ładnie chodzi, równo. Jak już chodzi, no nie, się troszkę obroty wyrównały. Udało mi się przytrzymać pedał gazu tak w jednym miejscu. On też nie jest taki ten pedał taki gładki jak w takich nowoczesnych samochodach. Nie wiem. Zaczniemy od wyciągania tych igieł tutaj. Tam jest sprężyna w środku, także należy przytrzymać
tą blaszkę, żeby to nie wyskoczyło. Paliwo już w ogóle z tego wylałem, zawsze tam paliwa troszkę siedzi, jak się wyjmie. Wszystko będę kładł na bok. Tutaj sprężyna. Ta sprężyna wchodzi w środek. Tutaj trzeba się po prostu upewnić, żeby ta powierzchnia tej igły była czysta. Moje palce są brudniejsze niż ta igła. Zobaczcie, czyściutkie to jest. Mam nadzieję, że znajdę gdzieś tutaj problem, a nie, że rozbiorę, wyczyszczę i będzie to samo. Odkręcamy górną część gaźnika. Najpierw poluzuję wszystkie śrubki. Tutaj ta śrubka wyszła z tym mocowaniem na sanie. Tutaj ta żyłka idzie. Jeszcze zapomniałem sobie, tutaj jest, tu jest gaz, tam jest ta pompa jakby, accelerator pump. Jak to działa? Muszę wyciągnąć tutaj tą małą, malutką zawleczkę, żeby to wyciągnąć, bo to już górna część już mogę praktycznie odseperować od dolnej. Także tu jest taka mała zawleczka. Patrzcie, aż taka mała. Nie, jeszcze jedna. Okay. Teraz ostrożnie, żeby nie popsuć uszczelki. To są te pływaki, o których mówiłem. Ustawię je znowu tak, jak oryginalnie miały być, tak jak instrukcje mówią. Ta uszczelka jest nowa. Znaczy nowa, no, roczna, czy tam dwuletnia. Widać troszkę było brudne, ale nie ma tragedii. To jest wszystko czyste. Tu jest ten ciąg, sanie, znaczy się. Dobrze chodzi, nie ma luzów. To na razie odłożymy. Górną część na razie odłożę na bok. Jeszcze pokażę tutaj te. Tam są w środku takie też igły. One powodują, one zamykają. Później to pokażę, ale tam w środku właśnie tutaj o tym mówię, to się otwiera i zamyka. Jak jest paliwo już się nazbiera w tej wanience, to wtedy ten pływak idzie do góry i zamyka tą igłę tam w środku. O to właśnie dokładnie. I ty już więcej paliwa nie leci. Także dwie, to też są, te części są też nowe. Także widać, to oczywiście musi, to działa pod wpływem grawitacji, także widzę, że to wchodzi, wychodzi swobodnie. Dobra, to dajemy na bok. Tu mamy dolną część gaźnika. Tutaj paliwa jeszcze trochę zostało. Jest troszkę brudu na spodzie tych wanienek. A to też może być zwyczajnie ten, jak on, jak się mówi, ten backfire przez
gaźnik, że on cofało, także to może być też tutaj troszkę ogniem szło i to może być zwyczajnie ten osad, że to będzie wyczyszczone. Ten gaźnik, tak a propos, za pierwszy raz jak go przebudowywałem te 2 lata temu, to on tragicznie wyglądał. Może wrzucę jakieś zdjęcia, jak mam. Normalnie był syf, jakaś papka była w środku, w tych wynikach wszystko było w złym stanie. Okej, dobra. Także rozkręcamy dalej. Jak się wciska gaz, tutaj pryska paliwem. Takie jety jakby. Tu jest uszczerka, odklejać jej nie będę. Ładnie odeszła z tej powierzchni. Tu ją mogę przetrzeć. Tu widziałem, że paliwo się leje, także tu wiem, że problemu w tym nie ma. Ale tam jest następna taka, jest ciężarek i kulka. Okej, powietrze przez to przechodzi. Ta kulka właśnie i ten ciężarek, na której on sobie siedzi. To na bok, to też było nowe. Tu są secondaries, to są primaries. Nie mam zielonego pojęcia, jak to po polsku powiedzieć. Tu jest jeszcze sprężyna od... tego... pompy. Też nowa była. Patrzcie, dowód tu jest stara, tu jest nowa. Mam ten właśnie zestaw jeszcze. Te stare części tak samo. Wrzuciłem wszystko w to samo pudło. Że odkręcimy primaries. Elegancko wychodzi. Tu jest następna uszczerka. No jest brud na tym, no. Jest brud, trzeba przyznać. To ma się świecić jak psuje na wiosnę. Czy paliwo tędy wylatuje? Tutaj w środku brudów nie widać. Na pewno to zużycie. Zazwyczaj dmucham wszystkie dziurki. Wszędzie powietrze idzie. A dla pewności jeszcze dmuchnę skompresowanym powietrzem. No wydaje mi się, że dobrze. Ok, to gotowe. Znaczy to była prawa strona, teraz lewa strona. Uszczelka została w środku. Spróbuję ją wyciągnąć. Delikatnie. Widzicie, jakby to było stare, to nie ma szans, że ja bym te uszczelki w całości wyciągał. Nie byłoby takiej opcji. Teraz będziemy odkręcać te secondaries. Też ma uszczelki. Tu widać, że już jest czyściej. Tutaj mamy takie ciężarki, te wloty, one się same otwierają. One się same otwierają, jak się więcej powietrza tutaj wchodzi. Można wyciągnąć. Tam mamy następne. Te motylki, czy jak to tam się mówi? Motyle. Widać, że ładnie wszystko chodzi. Tutaj też nie ma luzów. Jakby tutaj były luzy, ruszam teraz do góry na dół. Tu jest bardzo malutki, ale to nic nie cieknie, także
trzeba było to wyciągać i wymieniać takie uszczelki tam w środku. No, jeszcze wyciągniemy te igły. Tak jak mówiłem chyba wcześniej, że teraz jak je wkręcę, to mam pół obrotu i quarter, czyli jakby trzy quadry były wykręcone. Pół i quarter mniej więcej. Także wykręcę je teraz i jak będę wkładał z powrotem, to wkręcę do końca i wykręcę je na trzy quadry lub nawet i cały obrót w sumie. Jeszcze spróbuję jakoś wyczyścić. No i w sumie tyle, już nic więcej nie mogę tutaj rozebrać, jedynie właśnie tylko wyczyścić. Tak wygląda ten gaźnik pod spodem. Tu mamy jakąś zaślepkę. Pewnie jakieś vacuum, tutaj powietrze tędy przechodzi. Także tu pewnie można coś dołączyć. To jest zaślepione teraz. No, nic innego tutaj za bardzo nie ma. Tu jest następny vacuum, ale to jest podłączone. Tam widzę, dziurka jest. Też powietrze ładnie przechodzi. Tutaj też. Dobra, wyczyszczę to w środku. Kończy mi się bateria w kamerze. Wyczyszczę to w środku. Pododuję kamerę, baterię i będziemy składać. Ok, wypryskałem to tym. Jest to łagodniejsze niż brake cleaner. Teraz zwyczajnie tylko wytrę. Tu jest takie przejście jakby wyrównawcze z jednego zbiornika na drugi. Te igły zwyczajnie mam papier 2000 na mokro. Wezmę w środek i tylko delikatnie wyczyszczę w taki sposób. Ok, lepiej nie będzie. Już wyciągnąłem takie małe śrubeczki tam w środku, w tych wanienkach, po dwie z każdej strony. I tu jak się właśnie to paliwo zbiera, to te jety, czy jak to tam się nazywa, pobiera paliwo, wciąga tędy właśnie przez te igły. To oczywiście siedzi tutaj, tam wciąga, jest przejście tutaj właśnie przez to, to paliwo wychodzi i tutaj pryska. I to są te secondaries, dysze, czy chyba jak to tam się nazywa, i primaries są właśnie tutaj, tu jest ta dziura. Miejscu i to też wciąga to paliwo tędy przez te igły i wychodzi tędy. I to są primaries, to są secondaries, już to mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Patrzcie, co się dzieje, jak to jest gaz, tak? Bo dwie klapki są zamknięte. Widzicie to? Widzicie. Także gaz wciskasz lekko, lekko, powiedzmy tam sobie ruszasz ze świateł czy coś, a jak depniesz, to dopiero te drugie się otwierają.
te po prawej, te motylki, te butterflies. I dopiero wtedy to paliwo tutaj leci. Także czyściej nie będzie. Bym musiał to chyba wrzucić do jakiejś specjalnej, nie wiem, gorącej chemii czy coś takiego, jak gotują te niektóre części metalowe. No ale to już jest chyba, to już jest bardzo dobrze. Dobrze czyste. A więc zabieramy się za górną część gaźnika.